Ja nic szczególnego nie zrobiłem. Tak jak mówiłem wcześniej, cały czas chciałem jechać jak najlepiej i robiłem wszystko, żeby wrócić do dobrej formy. Tylko że nikt tego nie rozumie, że czasami jest tak, że potrzeba troszkę czasu, żeby do tej formy wrócić, bo to nie jest takie łatwe, takie proste. Wiele czynników składa się na to, że gdzieś tam tą formę gubimy, a później wszystko poskładać nie jest to takie łatwe. A już tym bardziej nie jest to łatwe, kiedy nie otrzymuje się pomocy tej, której by się chciało otrzymać gdzieś tam. Chociażby przykładem jest tego to, że dowiaduje się niemalże z gazet, że zaraz nie będę startował w meczu ligowym. Ja się zdeklarowałem, że pojadę w tym spotkaniu, jakby nie biorąc za to żadnego wynagrodzenia. Owszem, to był mój gdzieś tam pomysł, ale z drugiej strony to nie do końca jest tak, że wszystko zostało ustalone ze mną, że w tym meczu nie wystartuję. Dość mocno się zawiodłem. Ja rozumiem, że spotkał mnie akurat w tym momencie jakiś taki kryzys, że tych punktów nie przywiozłem, czy nie pojechałem wedle oczekiwań, ale w sporcie raczej jest tak, że powinno się w takich momentach pomagać, gdzieś tam podbudować i starać się, żeby jakoś temat naprawić, a to nie zostało w ten sposób zrobione absolutnie.